Baran. Słońce w baranie potęguje męskie cechy charakteru. Ludzie z tego znaku nie lubią podporządkowywać się cudzym rozkazom. Jeżeli los ich zmusi do przebywania w gromadzie, będą dążyli do zajęcia czołowego stanowiska. Ktoś ich zechce zażegować, zgoda, lecz z numerem pierwszym. Żywiołem barana jest walka. Tam on ma szansę pokonania przeciwnika. Nie dlatego, aby akcja barana była lepiej lub starannie przygotowana. Wręcz przeciwnie, jego silną stroną jest improwizacja i szybkość działania, bojowość i błyskawiczne ciosy. Wyższa strategia to nie jest specjalność jego. Dokładnie przemyślany plan postępowania? Nie. Czyż nie łatwiej i przyjemniej zaskoczyć przeciwnika, znokautować go i zwalić z nóg, nim się zorientuje, skąd padło uderzenie? Baran uwielbia walkę, niebezpieczeństwo, ryzyko, uderzenia sierpowe, niewybredne słownictwo, szokujące zachowanie się. To jego żywioł, to jego styl i sposób bycia. Baran lubi także wszystko, co wesołe, humorystyczne. Chętnie się śmieje, ma duże poczucie humoru i wiele zrozumienia dla ciętego dowcipu. Sam celuje w plastycznych, obrazowych wypowiedziach. Słowa tkwią mu w gardle jak zdechły szczur, ani je połknąć, ani wykrztusić. Rzekł pewnego razu o kimś Chruszczow, mający słońce w baranie. Wspomniany cytat powtórzyły gazety. Na niższym poziomie baran ściąga rękawicę i zostaje bokserem lub innym sportowcem. Na wyższym poziomie intelektualnym będzie walczył z problemami, z zagadnieniami naukowymi lub będzie zajmował się polityką, która jest także pewnego rodzaju walką. Baran nie lubi tchórzostwa, niepewności, sytuacji niejasnych, krętac dyplomatycznych, niedomówień, niezdecydowania, odpowiedzi dwuznacznych. Ludzi klasyfikuje albo na plus, albo na minus. Oceny pośrednie dla niego nie istnieją. Kwalifikacje dyplomatyczne są u barana rzadkością. Gdyby wszyscy ludzie rodzili się w znaku barana, kasy oszczędnościowe musiałyby zamknąć podwoje, bo baran nie tylko, że nie lubi oszczędzać, lecz i niechętnie liczy się z pieniędzmi. Jego szczodrość wobec przyjaciół jest zadziwiająca. Baran żyje teraźniejszością. Czasem można z nim pomówić o przeszłości, natomiast to, co było, nic go nie obchodzi. Ludzie ze znaku barana mają w sobie często coś prymitywnego, szczególnie w młodości. Tym chyba tłumaczy się ich błyskawiczne i odruchowe reakcje na różne niespodzianki życiowe. Nikt nie potrafi tak zgrabnie jak baran skoczyć z trampoliny, skoczyć w biegu do tramwaju, albo celnym ciosem zwalić z nóg przeciwnika. Baran także nie lubi czekać. Czekanie to stan bierny, a znak ten jest najbardziej czynny, aktywny i ruchliwy. Z wszystkich odcinków Zodiaku, wśród 19 marszałków Napoleona, 3 miało słońce w znaku barana. Baran to zdobywca, także w miłości, trzeźwy i żyjący w świecie rzeczywistym. Nie nadaje się na wzdychającego amanta, chociaż w innych dziedzinach życia jest niepozbawiony romantyzmu. Skorpion potrafi swą złość i nienawiść odłożyć na lata i w odpowiednim momencie tak uderzyć przeciwnika, że ten się nie pozbiera. Taki sposób postępowania jest dla barana niezrozumiały. On załatwia swe porachunki natychmiast, na gorąco. Jutro już nie będzie pamiętał o dawnych wczorajszych urazach. Barana najczęściej spotyka się w zawodach wymagających ruchliwości i wytrwałości fizycznej, siły, szybkiej decyzji i poczucia odpowiedzialności, a nieraz i odwagi. Potrafi on dzięki inicjatywie i energii zdziałać niejedno.
są jednak rzeczy, których od przeciętnego barana i wymagać nie można. Oględnej delikatności, szczególnego taktu oraz dyplomatycznego, dyskretnego i subtelnego postępowania. Tajemnic lepiej baranowi nie powierzać, nie dlatego, aby był gadułą, lecz gdy go coś wyprowadzi z równowagi, nie będzie się liczył ze słowami. W takich wypadkach trudno mu utrzymać język ze zębami. Tak jak powiedziano, przedstawiciel znaku barana to, jak się popularnie mówi, chłop z ikrą. Nie daje sobie dmuchać w kaszę, wie, czego chce i przez życie idzie przebojem. Niestety, traci na tym dziewczyna z tego znaku. Jest ona bez porównania bardziej aktywna, samodzielna i śmiała niż jej koleżanki z innych znaków. Można powiedzieć, że ma w sobie coś z legendarnej Amazonki. Skutek. Dziewczyna ze znaku barana podoba się przede wszystkim mężczyznom mającym pewne cechy kobiece, a więc nieśmiałym, cichym, biernym, łagodnym i takim trochę nie dojdą, instynktownie szukającym oparcia w takiej dziewczynie jak panna Baran. Lecz panna Baran na oświadczyny ciamajdów wzrusza tylko ramionami. Jej ideałem jest mężczyzna, na którego spoglądałaby z podziwem, który by jej imponował. Czyż można się jej dziwić, wszak jest kobietą. Panna Baran lubi przebywać w towarzystwie mężczyzn. Choć ma powodzenie, nie zawsze łatwo i szybko wychodzi za mąż. Bywa często niezdecydowana i przez to niejednokrotnie traci dobrą szansę. Dziewczęta z tego znaku bardzo lubią, gdy im się prawi komplementy. Ale nigdy nie przeceniają wartości takiej zdawkowej gadaniny. Seksualnie są opanowane. Nie dają się ponieść namiętnościom, choć temperamentu im nie brak. Nieszczęście chce, że dla mężczyzn o wybitnych cechach męskich panna Baran jest raczej dobrym kompanem, towarzyszem od sportu i wycieczek, co to w razie potrzeby poniesie cudzy plecak, po męsku zaknie, a na pokrzepienie goni sobie kielicha. Prawdziwy mężczyzna nie może sobie nawet wyobrazić panny Baran w roli słodkiej i skromnej narzeczonej w białej sukience. Dla tych dziewcząt niech będzie pociechą, że w podobnej sytuacji znajduje się także panna Skorpion. Pewne wewnętrzne powinowactwo obu dziewcząt wywodzi się z ciekawego stwierdzenia starożytnych, jakoby oba znaki w pewien sposób podlegały planecie Mars. Były z nią spowinowacone. Mars jest symbolem wszystkiego, co twarde, ostre, kanciaste, gorące, gwałtowne, co ma związek z wojną, agresją, zniszczeniem, walką, bezwzględnością, dynamiką i w ogóle z pierwiastkiem męskim. Nawet w życiu codziennym znane jest określenie marsowa mina, co należy zrozumieć jako wojowniczy wyraz twarzy. Astralne powinowactwo Marsa ze znakiem barana jest sformułowane naiwnie i prymitywnie. Mimo to nie można zaprzeczyć, że jednak coś tam się zgadza. Rodzice, których dzieci mają słońce w baranie, nie mogą narzekać na brak urozmaicenia. Wybite szyby, rozbite nosy, skaleczone kolana, podarte spodenki lub spódniczki zdarzają się w tym znaku częściej niż w innych. Umaralniające przemowy na ogół spływają jak woda z kaczki. Pewnego
Utemperowania się, oczywiście w granicach możliwości tego znaku, można spodziewać się dopiero, gdy dzieci zaczną dorastać. Pyskate będą zawsze, bodaj przez całe życie, i z tym trzeba się pogodzić. Natomiast należy tłumić w nich hardość i zuchwałość. Podobno czasem się to udaje. Z inteligencją bywa różnie. W każdym razie rzadko się zdarza, aby dziecko mające słońce w baranie uwielbiało szkolną naukę, za wyjątkiem wychowania fizycznego. W młodości bowiem baran bardziej ceni wyczyny fizyczne niż umysłowe. W szkole dzieci z tego znaku zalicza się do kategorii nieposkromionych. Często z powodu niesforności są one utrapieniem nauczycielek. Najwięcej w przedszkole ma na sumieniu baran. Lecz nie są to psoty złośliwe. Po prostu roznosi go radość życia i dynamika. U starszych dziewcząt niesłusznie oceniana jest i jako temperament seksualny. Motoryczna ruchliwość jest raczej objawem dobrego zdrowia i z temperamentem nie ma nic wspólnego. Na pociechę rodzicom należy powiedzieć, że dzieci te w większości wypadków dają sobie w życiu radę. To, czego pragną, potrafią sobie wywalczyć. Kto je przejrzy, ceni w nich prostolinijność, szczerość, bezpośredniość i otwartość. Dzieci z tego znaku wysuwają się zawsze na czoło wszelkich zabaw wymagających ruchu. Mają donośny głos, nadający się doskonale do komenderowania rówieśnikami. Z powodu ruchliwości i niespokojnego usposobienia są trudne do opanowania. Zachowanie ich cechuje pewna szorstkość. Mimo tego dzieci z barana są lubiane przez rówieśników. Mają szeroki gest oraz skłonności i zamiłowanie do romantycznych przygód. Są bezpośrednie i mało skomplikowane. Ich ekstrawertyczny sposób bycia jest dla innych dzieci zrozumiały i trafia im do przekonania. A aktywny stosunek do życia imponuje. W stosunku do kobiet mających słońce w baranie jest wskazana pewna stanowczość i taktowna, spokojna nieustępliwość. Zbytnia uległość powoduje bowiem u tych pań jakby lekki przerost władczości, co może się przyczynić do osłabienia szacunku dla partnera. Chociaż kobieta urodzona w baranie ma stosunkowo mniej zainteresowań intelektualnych niż niektóre jej siostry z innych znaków, mąż o wyższym poziomie umysłowym będzie jej imponował. W tym kierunku powinno iść wykazanie przewagi partnera. Owej podkreślanej tu wcześniej marsowości dziewcząt z barana nie należy interpretować mylnie. Nie chodzi tutaj przecież wyłącznie o męski sposób zachowania się czy jakieś inne nienormalne cechy. U dziewcząt tych po prostu silniej niż u innych kobiet występują niektóre właściwości charakteru, uważane na ogół za męskie, a więc odwaga, często nawet zadziorność i agresywność. Zamiłowanie do komenderowania, przedsiębiorczość, aktywność i ruchliwość. Panna Baran ma dużo wdzięku i czaru. Nie należy ona jednak do typów dających się uwieść. Osób, które mogą się zapomnieć, ulegając czułym słówkom. Nie oznacza to, aby dziewczyna z tego znaku była bez temperamentu. To nie. Ale w każdym wypadku ona będzie decydowała o tym, czy i kiedy ma się to zdarzyć. Warto pamiętać, iż panna baran nie cierpi pantoflarzy. Wiele kobiet ze znaku barana to typy erotycznie negatywne, wyżywające się natomiast w ruchu,
sportach, pracy i innych czynnościach wymagających samodzielności, decyzji, zdecydowania i energii. Mężowie z tego znaku tylko pozornie są dość trudni w pożyciu. Jaką wobec nich należy stosować taktykę? Nie przejmować się. Nie traktować poważnie wystąpień barania, z potoku słów, jakimi nas w podnieceniu zaleje. Tylko kilka jest ważnych i to z pewnym zastrzeżeniem. Jego cierpliwość i brak opanowania działają ludziom postronnym na nerwy, ale nie ma w tym żadnego fałszu ani podstępu. Należy więc cierpliwie i spokojnie przeczekać wybuch jego gniewu, śmiejąc się w duszy. Niech mu się zdaje, że on tu jest panem i władcą i że on rządzi w domu. Chce się spotkać z kolegami? Proszę, bardzo. Nie, lecz nie wolno mu robić wymówek, iż przy takich okazjach wydaje za dużo pieniędzy. Niejednokrotnie baran robi w domu niespodzianki, na przykład przyprowadzi nistego, nizowego gości. Nagle padnie na pomysł, aby za chwilę pójść z żoną do teatru lub kina. Na takie sytuacje partnerka powinna się przygotować psychicznie i nie robić z tego powodu końca świata. Im lepiej zastosujemy się do barana, im lepszą będzie mi mu towarzyszką, tym mniej ochoty będzie miał na szukanie kompanii kolegów. Kto ma męża lub żonę ze znaku barana, nigdy nie powinien z nim walczyć jego bronią, bo przegra. Gwałtownym wystąpieniom impulsywności i krzykom należy przeciwstawić spokój i równowagę. W małżeństwie z baranem ten jest górą, kto wykaże większe opanowanie. Tu należy jednak zaznaczyć, że typy ujemne z tego znaku są bardzo nieprzyjemne, bywają bowiem ordynarne, bezczelne, głośne i grubowkurne. I cechy te z czasem uwydatniają się coraz silniej. Przedstawiciele znaku barana to typy najbardziej męskie spośród wszystkich ludzi. Są najbardziej aktywne, silniej nawet niż osoby ze znaku skorpiona, które nie mają sobie równych, jeżeli chodzi o zaciekłą i wytrwałą i nieustępliwą obronę. Wadą osób z tego znaku będzie może brak cierpliwości. Jest temu winien ich gwałtowny charakter. Baran często żałuje swego postępowania, gdy mu minie wybuch gniewu, gdy się uspokoi. Z wszystkich znaków zodiaku baran ma najmniej oporu wewnętrznych zachowań, kompleksów. Brak nadmiernej wyobraźni pozwala mu w życiu iść naprzód, często bez zastanowienia się nad ewentualnymi konsekwencjami odruchowych, nieprzemyślanych działań. Ta szybkość decyzji oraz pewność siebie powodują, że ludzie łatwo dostrzegają w baranie wodza, oczywiście na poziomie odpowiadającym jego intelektowi. Baran nie ceni pieniądza samego przez się. Uważa go jednak za środek do celu. To, co ma, zazwyczaj wyda lekkomyślnie. Często robi długi, lecz je płaci. Także więc i w dziedzinie finansowej żyje baran za pan brat z teraźniejszością. Na szczęście prawie nigdy nie spotykamy w baranie niczego sztucznego, żadnego udawania, komedianstwa lub fałszu. Takim jestem, jakim mnie widzicie, mógłby powiedzieć o sobie zawsze wiernym i uczciwym przyjacielem, gotowym w każdej chwili stanąć w obronie swych przekonań, przyjaciół, a czasem i w obronie czegokolwiek. Należy jeszcze wspomnieć, że nie każdy baran jest głośny, hałaśliwy i krzykliwy. To uzewnętrznienie specyficznych cech tego znaku jest zależne od pory dnia, w której nastąpiły urodziny.
Charakterystyczną bojowość, energię i szybkość reakcji spotyka się także u baranów, które są na zewnątrz spokojne, opanowane. Ten typ baranów widuje się szczególnie u osób z tego znaku urodzonych pod wieczór. Ostre, gwałtowne i szokujące nieraz cechy znaku barana bywają znacznie złagodzone przez kiedy nasz baranek urodzi się wcześnie rano, kiedy słońce i znak barana znajdowały się jeszcze pod horyzontem, a na wschodzie był jeszcze znak poprzedzający, czyli znak ryb. Łatwo to stwierdzić, bo znak ryb na wschodzie po 30 stwarza skłonności do padełka.